Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku przygotujemy przepyszne ciasteczka dyniowe. Wadą do przygotowania ciasteczek będzie mąka orkiszowa pełnoziarnista 130 g, 80 g płatków owsianych, 150 g cukru kokosowego, tutaj mamy 45 g naszych dropsów czekoladowych, 50 g oleju kokosowego extra virgin i nasze przyprawy. Tutaj jest cynamon cejloński, łyżeczka do herbaty, wanilia bourbon też łyżeczka, pół łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki z soli himalajskiej, pół łyżeczki z mielonego siemienia lnianego i dosłownie szczypta gałki muszkatułowej. I oczywiście nasza dynia, zrobimy pire z dyni, domowe pire z dyni. Tutaj tej dyni będzie potrzebne 180 g. Do przygotowania domowego pire z dyni najlepsza będzie dynia Hokkaido, ona jest malutka, szybciej nam się upiecze. Kroimy dynię na pół. Wybierzemy teraz pestki. Dynię mamy już oczyszczoną, tak wygląda fajnie w środku. I teraz ją pokroję może na takie ćwiarteczki, albo nawet może ósemeczki, żeby nam się szybciej upiekła. Będziemy ją piec w piekarniku w temperaturze 120 stopni przez około 40 minut. Po 40 minutach pieczenia dynia powinna być gotowa. Teraz to sprawdzimy, czy widelec się dobrze wbija. Jest mięciutka, fajna. Teraz dynia musi ostygnąć. Nie blendujcie gorącej dyni, bo może Wam się zepsuć blender. Także z 15-20 minut dynia sobie ostygnie. A jeżeli nie chcecie się bawić z taką domową dynią, możecie zawsze kupić dynię w puszce, ale teraz mamy sezon, także warto spróbować świeżej dyni. Dynia nam ostygła na balkonie, także już jest chłodna. I teraz łyżeczką będę tak wybierać. Miąż. On dość łatwo odchodzi od skórki. I teraz blendujemy. Tu jest już nasza zblendowana dynia. Do zblendowanej dyni dodajemy cukier kokosowy. Roztopiony olej kokosowy. Mieszamy. Może taka będzie nawet lepsza do zbierania. O, fajnie nam wszystko z boku zbiera. W drugiej miseczce połączymy suche składniki, czyli mąkę orkiszową z płatkami. I wymieszamy wszystko razem. Jak widzicie, do przygotowania ciasta nie potrzeba nawet miksera i na koniec dodajemy dropsy czekoladowe. Ciasto gotowe, teraz idę po blaszkę, wyłożymy ją papierem i będziemy piec. Warto używać papieru do pieczenia, bo właśnie dzięki temu nie trzeba myć blaszki po dyni. Tutaj jest taka łyżka do lodów, chyba tak to się nazywa. Jest idealna porcja na ciasteczko. Nakładamy. Ciasteczka można dawać blisko siebie, ale też nie za blisko, bo one jednak minimalnie troszeczkę nam urosną. Wyszło nam z tego idealnie 4x3, czyli 12 ciasteczek. Jeszcze je przyozdobię delikatnie. Ciasteczka są już na blaszce, piekarnik się grzeje 180 stopni. Teraz je wsadzimy na około 16-17 minut.
17 minut pieczenia za nami, tak wyglądają nasze ciasteczka z bliska. Ja zrobiłem je troszkę za blisko, bo bałem się, że mi się wszystkie nie zmieszczą, także nie popełniajcie mojego błędu, zróbcie minimalnie większe odstępy. Mam też dla Was niespodziankę, rozdanie. Dajcie znać proszę w komentarzach, jakie są Wasze ulubione przepisy z płatkami owsianymi, do czego używacie płatków owsianych, a ja wybiorę 3 osoby, które otrzymają ode mnie w prezencie taki słoik naszych płatków owsianych. Szczegóły będą w opisie filmu. I oczywiście proszę łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich przepisów. Będzie dla mnie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów w przyszłości. I teraz test ciasteczek. Podobno ich nie należy jeść na ciepło, bo może boleć brzuch, ale są tak pyszne, że nie mogę się oprzeć i... Są przepyszne. Polecam z całego serca. Dzięki, że oglądaliście do końca.